Zadecydowali i wybrali 18 osób, brakowało młodzieży.
z każdej dzielnicy po jednym cudzie. Następnie zorganizować się otwartą policję, fotograficzny, dziennikarski i będziemy posyłali nam swoje propozycje, jak oni widzą te miejsca, jak oni opisują. Jeżeli w składzie pan Marcin, mogło się fotograficzny, pan Marcin Danik, pan Jacek Szczepiński, pan Limanowski wybrali najlepsze zdjęcia. W pobycie dziennikarskim był to pan Brian Scott, pan Tomasz Alaczyński i także pan Krzysztof Jakubowski. Więc jeżeli była profesjonalna i mamy zamontowali te zdjęcia, kroki znajdą się w naszej książce. Książkę wydali się 5000 egzemplarzy i odbyłoby się to, że będzie wsparcie niektórych rad dzielnic. I za to bardzo dziękuję Radzie Dzielnicy 5, Radzie i Zarządowi Dzielnicy 7, 8, 12 oraz 14. Bardzo także dziękujemy naszemu partnerowi strategicznemu Stowarzyszeniu Siemaka oraz Fundacji Ukrainy Siemaka, która także wsparła nas w naszych działaniach. Bardzo także dziękujemy panu przewodniczącemu za objęcie naszego projektu honorowym patronatem, także panu prezydentowi Majdowskiemu, który także zrobił się i objął swoim honorowym patronatem nasz projekt. Jakie są nasze plany na przyszłość? W listopadzie będziemy organizować galę dla partnerów i sponsorów w ramach podziękowania. I takim naszym planem jest wydanie naszej książki w takim dużym formacie, czyli zorganizowanie wystawy plenerowej. Bardzo nam miło było, że też udało się taką wystawę zorganizować tutaj w Urzędzie Miasta. Liczymy na współpracę. Dziękujemy bardzo i mam nadzieję, że tym projektem pokazaliśmy, że młodzież to nie tylko specjaliści od 7% z procentami, ale też młodzi, kreatywni, aktywni ludzie, którzy potrafią robić takie rzeczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Gratulujemy Państwu i liczymy na kolejne projekty, bo widać, że Państwo jesteście kreatywni i skuteczni, to poszliście. Szanowni Państwo, teraz kilka takich komunikatów, które chciałbym Państwu przekazać. Po pierwsze, w nawiązaniu do informacji przekazanej Państwu na poprzedniej sesji Rady Miasta, chciałem Państwa prosić o zgłaszanie się w celu wspólnego zdania pamięci zmarłych za stworzeniem dla miasta Krakowa. Tuż przed 1 listopada, kiedy wszyscy Polacy przygotowują się odwiedzić z grobów swoich najbliższych, krakowscy radni muszą oddać hołd swoim poprzednikom, a przyświecać im w tych sentencjach, nie umierają ci, którzy żyją w naszej pamięci. 29, 30 i 31 października, zgodnie z ustalonym grafikiem, będziemy zapalać znicze pamięci na grobach kolegów z Rady Miasta, na grobach honorowych obywateli miasta, na grobach osób odznaczonych krakowskim medalem Krakiem Janerem. Znicz będzie opasany troszkę białoniebieskich barwach miasta, znajdzie się również na nim napis Miasto Kraków Pamięta. Serdecznie zachęcam Państwa radnych do wzięcia udziału w akcji Krakowskich Znicz Pamięci. Myślę, że to będzie taki pierwszy krok, zaraz zresztą innych miast, gdzie jako oddajemy tym hołd, którzy byli przed nami, żeby ci, którzy będą pod nas, też nas wzięli pod uwagę. Szanowni Państwo, w ramach akcji Krakowskich Znicz Pamięci dzisiaj o godzinie 16 przekażę także krótkie hasło Żmalicie Sergii, przewodniczący Zarządu Okręgu Małopolskiego Związku Narcysa Rzeczpospolitej oraz hasłiszowi Pawłowi Grabce, komendantowi ZKP Ekonomii Krakowskiej, zniczek, które harcerze zapalą na bezimiennie wypuszczonego. Szanowni Państwo, kolejny też komunikat, trochę z innej materii, ale myślę, że też ważny. Nadchodzi zima, jak co roku jest to ciężki czas dla żołnierzy krakowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Lucerni. Około 80% znajduje się na zewnątrz w schronie dla psów bez względu na pogodę. Dlatego też serdecznie proszę, abyśmy pomogli zwierzętom z krakowskiego schroniska. Możemy to zrobić na wiele sposobów, na przykład oddając nasze schroniska niepotrzebne koce, hołdy i tak dalej, myśliwi czy narzędzia. Możemy też kupić mokrą karmę, która energetycznie wzbogaci posiłek. Jeżeli Państwo macie takie rzeczy, przywieźcie je do pokoju 338 na trzecim piętrze, uzbieramy dane, przekażemy na cyrytną, aby dobrze służymy zwierzętom. To tyle, jeśli chodzi o takie wstępne komunikaty. Przechodzimy do organizowania porządku obrad. Informuję Państwa radnych, że stenogramy protokół z 57 sesji, to jest posiedzenie 26 września, jest to dostęp do Kancelarii Rady KOKI 201. Czy do protokołu sesji 54, 12 września. Co uwagi? Nie widzę, proszę w stanie podpisać. Przypominam obowiązku telefonicznego zgłaszania interpelacji przez tych Państwa radnych, którzy zamierzają zgłosić na dzisiejszej sesji oraz obowiązku doręczenia przewodniczącemu testu interpelacji. Państwa informacje międzysesyjne.
Informuję, po pierwsze przeczytam Państwu informację w sprawie rzeczy majątkowych mam to obowiązek zrobić zgodnie z ustawą. Wypełniając obowiązek ustawowy wynikający z dyspozycji stosownego artykułu ustawy o samorządzie gminy, uprzejmie informuję, że przeprowadziłem analizę złożonych przez Państwa oświadczeń majątkowych. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok złożyło zachowanie ustawowego terminu 43 lat, czyli wszyscy Państwo. Zgodnie z dyspozycją zawartą w stosownym artykule ustawy z 8 marca 1990 roku samorządzie gminy przekazałem złożone oświadczenia majątkowe naczelnikom urzędów skarbowych właściwych ze względu na miejsce państwa zamieszkania. Wypełniając stosowną dyspozycję ustawy przekazałem kopię oświadczeń majątkowych prezydentowi miasta Krakowa, który odpowiada za udostępnienie biuletyni informacji publicznej miasta Krakowa. Po przeprowadzonej analizie złożonych oświadczeń majątkowych zwróciłem się do niektórych z Państwa o ich korektę ze względu na ujawnione nieprawidłowości. Najczęściej powtarzającą się nieprawidłowością był brak określenia przynależności wykazywanych składników majątkowych do majątku odrębnego lub objętego małżeństwem wspólnotą majątkową lub brak wskazania informacji o otrzymanej dzieci z tytułu pełnienia mandatu radnego. Dodatkowo informuję, że wojewoda małopolski w przesłanie do mnie 11 października na liście oświadczeń majątkowych prezydenta miasta oraz złożonego przeze mnie oświadczeń majątkowego za rok 2011 do stanu na 31 grudnia 2011 nie stwierdził żadnej nieprawidłowości. Informuję jednocześnie, że do rady miasta Krakowa wpływają analizy oświadczeń majątkowych dokonywane przez naczelników urzędów skarbowych w trybie stosownego przepisu ustawy, które również są podlegane w pokoju 153. To tyle, jeśli chodzi o sprawy oświadczeń majątkowych. Rzeczywiście część z Państwa jest proszona o uzupełnienie, albo wynika to z naszej analizy, albo z sugestii urzędów skarbowych w tej materii. Proszę Państwa, informacja dotycząca skarg. Od ostatniej informacji na 58 sesji Rady Miasta z dnia 10 października wpłynęło 5 skarg. Skargi te będą przedmiotem prac Komisji Rewizyjnej, która zdecyduje o sposobie jej dalszego procedowania. I porządek obrad. Porządek obrad dzisiejszej sesji został uzgodniony z Komisją Kulturą w dniu 15 października bieżącego. Informuję, że w trybie artykułu 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminy do porządku obrad włączone zostały projekty uchwał prezydenta miasta Krakowa druk 978 przyjęcie programu ochrony środowiska dla miasta Krakowa, 984 zmiany w budżecie miasta na rok 2012, 985 zmiany w budżecie miasta na rok 2012, 986 zmiany w budżecie miasta na rok 2012, 987 zmiany w budżecie na rok 2012 do przyjęcia planu dowodów stosownych działań oraz 989 zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie wieloletnich prognozy finansowych. I teraz proszę Państwa, mamy wnioski punkty do odprowadzenia. Czy prezydent komisji lub grupa 5 radnych chciałaby zgłosić propozycję zmian porządku obrad? W imieniu prezydenta, w imieniu komisji też nic. W imieniu grupy radnych, jeśli Państwo pozwolą zacząć od siebie. Uprzejmie Państwa proszę o wprowadzenie do porządku obrad z odstąpieniem od umowy 14-dniowego terminu doręczenia projektu uchwały według druku 993 w sprawie wyrażenia woli podjęcia ziemi w ramach procesu aplikacyjnego w celu wyboru Krakowa jako miasta gospodarzy zimowych i igrzysk olimpijskich w 2022 roku. Jest to projekt wybrany i to jest pierwsza rzecz. I druga rzecz. Zgodnie z dyspozycją Komisji Głównej chciałem prosić Państwa o zgodę na wprowadzenie projektu uchwały według druku nr 988 w sprawie zmian w składzie Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa. Rzecz dotyczy zmian w związku ze zmianą przewodniczącego grupu przyjazdu prawa. Pamiętam, tak. Więc to będzie drugi punkt, który ja będę uczynił Państwa prosił o wprowadzenie. Teraz bardzo proszę Pan Radny Hartman, bardzo proszę i potem Pan Radny. Wynikające z podatku dochodowego dla osób prawnych, popularnego CIT-u, stosowne podpisy o
zostały zebrane i przekazane do rzeczywistości. Druku nr 977. Pana, proszę bardzo. Szanowni goście, panie kandydaci, wnoszę o zdjęcie z porządku obrad punktu 27 Księgi Wielodocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organami zadaniami podatkowymi. Chciałbym odwołać się o tym członkiem tego zespołu. Jestem członkiem tego zespołu, ze względu się ostatnio wypowiedział negatywnie na temat tego druku. Myślę, że nie ma co czekać dwa tygodnie i należy wziąć w tej chwili już poprawić to zgodnie z sugestiami organizacji pozarządowych. Zostanę, że przekazuję panu przekazać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Będę prosił, żeby do tych spraw zdjęcia były stanowiska potem. Tak. Proszę państwa, czy ktoś jeszcze z państwa radnych chce dokonać jakichś zmian w porządku obrad? Nie widzę, więc będziemy po kolei wprowadzali poszczególne punkty i potem głosowali. Pierwszy wniosek grupy rady wprowadzenie do porządku obrad i zastąpienie wymogów 14-dniowego. 30 za, 1 przeciw, 8 wstrzymujących się. Rada zdjęła Gracias.
pan doktor Państwa Radny Platformy o zachowanie powagi obrad. Na jakim etapie opracowania? Akurat tak się składa. Są ankiety skierowane do rodziców dzieci chłopca. Urzędnia Zatrakowa wysłał, Biuro Spraw Ochrony Zdrowia wysłał ankietę do rodziców, która jest dobrowolna i nieobowiązkowa. Niemniej jednak, czytamy w niej, aktualnie Urząd Miasta Krakowa pracuje nad ewentualnym przedłużeniem umowy na rok 2013. W związku z tym ja też mam takie pytanie, czy ewentualnie ta dotacja celowa zostanie przyznana, czy też nie. Następna jest deklaracja w sprawie wzmocnienia wojsk szkolnych. Ciągawszy z pracy żół, otrzymałem informację, że niektóre wojska szkolne są zamieniane na parkingi dla samochodów, gdyż szkoła dzięki temu pozyskuje dodatkowe środki. Bardzo proszę pana prezydenta o udzielenie mi informacji, na jakim etapie znajdują się tego typu sytuacje, czy są te starasze,
osiedli Kudowice Głosów, kilkunastu lat mieszkańców Kudowa, osiedli w Krakowie, które nie wsiada żadnej komunikacji zbiorową, a kilkunastu lat zabiegają i walczą o les komunikacyjny. To jest problem z przebudową ulicy Bilotowej. To było środowisko. Również udziałem w urzędników prezydenta radnej dzielnicy, radnej gminnickich. Sprawa jest załatwiona, że wszyscy ponawiam tą prośbę. Od tego rejonu otrzymałem interwencję w sprawie oświetlenia od rodziny. Też od kilkunastu lat sprawa jest załatwiona. Ostatnia rzecz tego rejonu, która jest budowa ścieżki rowerowej, powała Wiślany. Brakuje fragmentu ścieżki rowerowej właśnie w okolicach osiedla Kudowice. I tutaj mieszkańcy sami zaproponowali, taki projekt tutaj też przedłożę, jak można byłoby ten problem rozwiązać, którym to ścieżkę przeprowadzić również po terenach gmin miejskich krajów, więc trzeba byłoby wykrywać działa. Tak, aby i ostatnia sprawa, już krótko, chciałbym się zaczekał. Przy okazji budowy drogi do drugiej tyni w rejonie planowanego cmentarza w Skopie Radni, okazało się, że nastąpi wycinka oprócz 2013 drzew. Jest to o tyle interesujące, że jak tutaj napisano, choćby karcie informacyjne przedsięwzięcia. Teraz inwestycja znajduje się na obszarze granicy między Kowarem Krajowego oraz na projektowanym obszarze Natura 2000. Ja o tym krótko, minął czas. Dziękuję. Ja przedłożę oczywiście na piśmie. Bardzo proszę. Ja bardzo proszę o zachowanie ciszy, bo ostatnio czekam panią dyrektor Wójcik, panią dyrektor Witkowicz. Bardzo proszę o nie przeskazanie woda, tak? Kolejna osoba wypowiadająca się, pani Barbara Nowak, przygotuje się pani radna obrazająca. Szanowni Państwo, ja mam cztery interpelacje, jedną to tutaj chcę wygłosić. Pierwsza dotyczy audytu placówek oświatowych w związku z uchwałą kierunkową dotyczącą planu termomodernizacji w budynkach szkolnych. Zwracam się do pana prezydenta o informację, ile, jakie placówki oświatowe posiadają aktualne urządzenia elektryczne przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa. Ponieważ informacja, jaka była na spotkaniu z dyrektorami, była następująca, że wszystkie audyty, które są w tej chwili wykonane, są niedostosowane do dzisiejszych umowy prawa, zatem nie są aktualne, a my mówimy o termomodernizacji na podstawie aktualnych planów. Oczywiście sprawozdanie istotne jest przy okazji, jaki jest koszt audytu przeprowadzony w średniej wielkości szkole, przedszkolu, ile zostało przeprowadzonych audytów w roku 2010-2011, no i do tej pory w roku 2012. Kolejna sprawa związana z szukaniem oszczędności. Zwracam się do pana prezydenta z prośbą o zainicjowanie podjęcia nowych negocjacji umów dotyczących wliczania opłat za prąd i gaz w budynkach szkół i przedszkoli. Narzucona przez lat prawdana opłata stała za przesył mocy jest najprawdopodobniej już opuszczane rzeczywiste potrzeby, a podstawy do takiej oceny dają przeprowadzone audyty przesyłu mocy z inicjatywy kilku dyrektorów szkół, które wskazują na kilkunastu do kilkudziesięciu procentowe mniejsze zapotrzebowanie na prąd i gaz niż zaprogramowane przy opisywaniu umów aktualnie obowiązujących. Dziękuję. Dziękuję pani radnej. Bardzo proszę panią radną. Widzę, że to zapraszam serdecznie. Które dzisiaj
właśnie wydawali własnych pieniędzy na jakich przejmując. Proszę Państwa, konsultacje w Poznaniu dotyczą 10 milionów. Mieszkańcy 10 milionów zagospodarowali. Chcę Państwu powiedzieć, jak wyglądała sprawa. Wniosków wciągnęło na początek 340 wniosków, z tego 260 pomysłów, które miasto proponowało do ponad 400 milionów. Tam położono decyzję, grupę, która przyjrzała do wszystkie wnioski. I chcę Państwu powiedzieć, że w konsultacjach społecznych zorganizowanych przez miasto przez Poznań wzięło udział na 20 tysięcy osób. Według władz miasta z największych projektów konsultacji w Polsce. I chcę Państwu powiedzieć, że jest to ciekawa sprawa, mianowicie mieszkańcy Poznania zdecydowali się na zmianę na zbudowanie dyskusji. Myślę, że to jest bardzo ciekawy projekt. Ja to stosuję więcej do projektu oczywiście Ministerstwa 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 Kręca. Tam na stronach Ministerstwa będzie się pozwolić, bo można było wykorzystać i całą akcję fizycznie przeprowadzić. Myślę, że sprawa jest warta. Jeszcze teraz zobaczymy, jak nie przychodzi. Ja zgodnie z które jest istotne w tej informacji. Jestem przekonana, że jest to jedyna droga, która zarazuje mieszkańców Krakowa coraz większym odtworzeniem naszego miasta. I miasto jest wspólne, ale jest na samym miejscu żadne podstawy do wyboru, aby były zarządzane tylko i wyłącznie przez realizację koncepcji władz miasta. Te mieszkańcy władze będą przekonane, że rządzą do wszystko tylko dla dobra mieszkańców. To jest pan Pana, jeśli się zgadza, że myślę, że to będzie bardzo ważny krok ku społeczeństwu naszego miasta. Druga informacja dotyczy oszczędności, coś jak mówię tego, ten temat. Teraz rozpoczynają oszczędności, jednym z rozumowanych pomysłów jest telepraca. Do zatrudnienia zgodnie z artykułem 67 paragraf 1 kodeksu pracy. Praca może być wykonywana poza zakładem pracy i zarejestrowana w sensie, jakie jest stosowane w wymiarze w Krakowie. Jeszcze jedną interpretację, którą chcę sobie wystarczy, mianowicie praca do strony Radia Jutrzej. Bardzo bym chciała prosić Słuchanie, która przygotowywała dokumenty, która zorganizowała przekład podawany i dostarczyła propozycje, jeżeli to jest możliwe, tą propozycję do strony, ponieważ wydaje mi się, że wynegocjowana ulga przy takim potężnym efekcie jest zbyt niska. Muszę się temu przyjrzeć. Ja bym prosiła o to, żeby dostarczona propozycje, które mamy lub należy stanowić. Dziękuję. Dziękuję Pani Radny. Pan Józef Mikulowokoł. Bardzo proszę Pana Edwarda Kołęckiego. Czy tak jest to do w takim razie Pan Radny Kosior. Czy też do tego wątpliwości? Nie ma, ale mam nadzieję, że odda. W takim razie proszę Panią, Pana Sika z Mikulowokoł, Panią Radną Annę Otoczek. Czy też do tego? Pani Grażyna Białkowska, oprawa do protokołu. Zatem wyczerpaliśmy listę zgłoszeń. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby wpuścić interpelację? Zgłosić nie widzę. Zatem kończymy ten punkt i bardzo proszę o odpowiedzi na interpelację. Pan sekretarz Mariusz Stańczyk. Prosimy głośniej, Panie sekretarzu. Dziękuję. Zatem i ten punkt mamy za sobą.